Z laboratorium wydostał się straszliwy wirus i teraz wszystkie rośliny oraz zwierzęta na ziemi mutują w przerażającym tempie. Próbowałeś znaleźć rozwiązanie, ale zamiast tego zostałeś uwięziony w laboratorium, gdzie wszystko się zaczęło. Masz przed sobą troje drzwi, przez które można uciec. Za pierwszymi kryje się grupa agresywnych kaktusów, żywiących się mięsem, za drugimi latają setki jadowitych pszczół, a trzecie blokują atak plujących ogniem smokopodobnych potworów. Które drzwi doprowadzą cię do wolności? Możesz ujść cało, jeśli wybierzesz pierwsze drzwi. Mimo że kaktusy jedzą mięso, nadal są roślinami i nie mogą się poruszać. Możesz więc łatwo je ominąć. Zostałeś porwany przez szalonego naukowca, który zamierza przetestować na tobie twój nowy krem ochronny. Po pokryciu cię balsamem proponuje ci wybranie jednego z trzech pojemników, do których następnie cię wrzuci. Pierwszy jest wypełniony odpadami radioaktywnymi, w drugim znajduje się kwas, który żre nawet metal, a trzeci jest wypełniony lawą z największego wulkanu na Ziemi, który wybuchł rok temu. Który pojemnik powinieneś wybrać? Wybierz pojemnik z lawą. Jeśli wulkan wybuchł rok temu, lawa już okrzepła i zastygła. Jagoda, Laura i Mikołaj poznali się na konferencji biznesowej. Wszyscy przedstawili się jako bogaci, odnoszący sukcesy przedsiębiorcy. Przyjrzyj się uważnie dłoniom tych osób i spróbuj odgadnąć, która faktycznie ma miliony na koncie. Mikołaj nosi zegarek Versace, ale spójrz, nazwa marki jest napisana niepoprawnie, czyli to podróbka. Laura ma na sobie mnóstwo biżuterii, jednak gdy przyjrzysz się bliżej, zobaczysz, że bransoletki mają dziwne zadrapania. To nie jest prawdziwe złoto, akcesoria są pozłacane. Tak więc prawdziwą milionerką jest Jagoda ze swoją bransoletką od Tiffany'ego. Z muzeum zniknął bardzo znany obraz. Po pewnym czasie policji udało się go namierzyć. Pojawił się jednak pewien problem. Znaleziono nie jeden, a trzy dzieła. Tylko jedno jest oryginalne. Pozostałe to kopie. Czy możesz pomóc ustalić, który obraz to autentyk? Ten w brązowej ramie. Spójrz, wszystkie ramy w muzeum są wykonane w tym samym stylu. Przyjrzyj się tym więźniom, któremu z nich nie grozi niebezpieczeństwo. Szczury gryzą ludzi i roznoszą choroby. Pszczoły również mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku uczulenia. Tymczasem ropuchy nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi. Trzeci więzień jest więc bezpieczny. A teraz spójrz na tych więźniów. Jak myślisz, kto ma większe szanse na przeżycie? Płomienie mogą wywołać poważne obrażenia, a jeśli lina się spali, konsekwencje będą straszne. Zatem pierwszy więzień jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Drugi więzień musi wdychać toksyczne gazy, co z pewnością nie jest dobre dla jego zdrowia. Ale trzecia więźniarka może zmienić pozycję, a gdy spadnie, wyląduje pomiędzy ostrzami i w ten sposób oczyści sobie drogę do wolności. Spójrz na to zdjęcie i spróbuj powiedzieć, co tu jest nie tak. Zwróć uwagę na szczegóły. Autobus szkolny nie ma drzwi. A co z tym obrazem? Czy widzisz tu coś dziwnego? Spójrz na zegar, jest 7 po 10, za późno i na wschód i na zachód słońca. Czym w takim razie jest ten świecący dysk na niebie? Pa,
Pan Dżuma, bogaty kolekcjoner antyków, poprosił detektywa Mazura o spotkanie, kiedy policjant przybył na miejsce. Kolekcjoner powiedział, że właśnie wszedł w posiadanie cennej statuetki. Musi jednak wyjechać w interesach na tydzień. Bał się, że pod jego nieobecność ktoś włamie się do jego domu. Statuetka była ubezpieczona, ale mężczyzna i tak się martwił. Detektyw Mazur miał kilka innych pilnych spraw do załatwienia, ale obiecał, że wróci wieczorem, by znaleźć rozwiązanie. Ale kiedy przybył po kilku godzinach, pan Dżuma z rozpaczą opowiedział, że odwiózł siostrę do lekarza i nie było go przez jakąś godzinę, a kiedy wrócił, statuetki już nie było. Detektyw Mazur nie uwierzył kolekcjonerowi. Dlaczego? Gdy po południu wyszedł z domu, zauważył pustą plastikową butelkę leżącą przed bramą wjazdową. Spójrz, wciąż tam jest. Aby jakikolwiek samochód mógł przejechać, obie części bramy muszą być otwarte. Oznacza to, że pan Dżuma kłamał na temat odwożenia siostry do lekarza. Znany chemik przepadł. W jego laboratorium nie było żadnych dowodów poza kartką papieru leżącą na jego biurku. Zostały na niej pospiesznie nabazgrane nazwy trzech pierwiastków: lantan, uran, rad. Strażnik poinformował detektywów, że tego dnia chemika odwiedziły trzy osoby: siostra Laura, kolega Adam i żona Teresa. Dokonano szybkiego aresztowania. Kto porwał chemika? Lista związków chemicznych jest wskazówką. Ich skróty tworzą imię Laura. Ktoś ukradł pieniądze dyrektorowi szkoły. Kiedy policja przyjechała na miejsce, przesłuchała najbardziej prawdopodobnych podejrzanych. Nauczyciel wychowania fizycznego powiedział, że miał przerwę. Nauczyciel historii prowadziła lekcję, a nauczycielka muzyki przekazała, że źle się poczuła i poszła wcześniej do domu. Czy wiesz, kto jest złodziejem? To nauczycielka muzyki. Spójrz, ma w torbie rękawiczki, mimo że jest lato. Podejrzane. Pan Kozłowski, bogaty biznesmen, przebywał w swojej sypialni i nagle zniknął. Udało mu się jednak zostawić notatkę. Brzmiała tak: 1 marca, 7 listopada, 3 maja, 2 października. Policja przesłuchała osoby, które były w tym czasie w domu. Maja, żona pana Kozłowskiego, powiedziała, że nic nie wie, ponieważ była u rodziców. Leon, sekretarz pana Kozłowskiego, przekazał policji, że pracował nad raportem dla swojego szefa i nie wychodził z gabinetu. A Róża, córka pana Kozłowskiego, odparła, że miała gości i nie opuszczali jej pokoju. Kto wie coś o tej dziwnej sprawie? Za zniknięciem pana Kozłowskiego stoi jego żona. 1 marca oznacza literę M, 7 listopada literę A, 3 maja literę J, a 2 października znów A. Razem daje to imię Maja. Żaneta wcześniej rano skontaktowała się z policją. Kiedy funkcjonariusze przyjechali, opowiedziała im swoją historię. Pracowała w muzeum. Dzień wcześniej zabrała do domu kilka pradawnych manuskryptów, by przeprowadzić ważne badania. W pewnym momencie nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Zapaliła kilka świec i kontynuowała pracę. Nagle usłyszała dzwonek do drzwi. Otworzyła drzwi i ktoś w czarnej masce uderzył ją w głowę. Kiedy doszła do siebie, okazało się, że księgi zniknęły. Detektywi aresztowali kobietę za składanie fałszywych zeznań. Dlaczego? Gdyby była przerwa w dostawie prądu, dzwonek do drzwi by nie zadziałał. Prywatna detektyw Dorota robiła zakupy w centrum handlowym. Nagle usłyszała kłócących się ludzi. Poszła tam i zobaczyła zestresowanego sprzedawcę oraz kilka osób, które się przy nim tłoczyły. Mężczyzna znalazł smartfona i wygłosił komunikat. Teraz kilka osób twierdziło, że telefon należy do nich. Jeden z mężczyzn powiedział, że najpewniej wyślizgnął mu się z torby. Młoda kobieta krzyknęła, że gadżet należy do niej, a starsza kobieta zaklinała się, że to telefon jej męża. Właśnie wtedy zadzwonił telefon. Z jakiegoś
powodu. Sprzedawca podał go Dorocie. Kobieta spojrzała na ekran i natychmiast oddała telefon mężczyźnie, jak zorientowała się, czyje to urządzenie. Dorota zobaczyła na ekranie słowo żona. Spójrz na te trzy osoby. Chyba świetnie się bawią, prawda? Wiszą sobie na drzewie, ale wśród nich jest duch. O kogo może chodzić? Kobieta po lewej właśnie przewróciła oczami, dlatego wygląda tak przerażająco, a ten facet po prostu nosi maskę. Natomiast włosy kobiety po prawej chyba nie podlegają prawom grawitacji. Ona jest duchem.